czas na odcinek. Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Góra moich marzeń, góra moich westchnień, góra, na której chciałem być w styczniu, aczkolwiek się nie udało. Nie udało się przez wielką ulewę. Dzisiaj druga próba zaatakowania Cerkowej, zaatakowania przez słynną ścianę wschodnią, ścianę, przez którą przebiega główny szlak beskidzki, najdłuższy szlak górski w Polsce. A ze mną na tą piękną trasę dzisiaj idą. Jest i Maciek, i jest i Michał, a więc zacne grono. Michał wtedy też próbował atakować, też go zlało, też był niepocieszony, że się nie udało, a dzisiaj, mamy nadzieję, będziemy święcić triumfy na Wielkiej Górze Cerkowej, na słynnej Górze Cerkowej w Beskidzie Niskim. Dotarliśmy, proszę Państwa, do głównego szlaku beskidzkiego na górze, no właśnie, i teraz stąd zmierzamy już tylko na Cerkową. Popatrzcie Państwo, doszliśmy do podstawy ściany Cerkowej. Słynna wschodnia ściana Cerkowej, zaliczana do ścian w Beskidach. Tu akurat nie w Beskidzie Niskim. Przepiękna. Może tak majestatyczna jak Lackowa. Może nie mniej majestatyczna niż ta na Śnieżnicy czy na Podkozie Żebro. Ale czas zacząć tą piękną przygodę. Wyszliśmy już, proszę Państwa, na jeden z wierzchołków Cerkowej. Nie bez kozery porównywałem przed wejściem Cerkową do Śnieżnicy, bo ona także posiada trzy wierzchołki. Tyle, że tamta ściana północna prowadzi na środkowy, a nie na wschodni wierzchołek. Taka jest różnica. Popatrzcie, jaka tu jest pionówka. Tu. Tutaj, jakby tędy poprowadzono szlak, to jest już w ogóle zabójstwo pierwszego stopnia. A w zimie to ja nawet nie chcę myśleć, ale przepiękny widok roztacza nam się na północ. W stronę Krosna, w stronę obniżenia Jasielsko-Krośnieńskiego, tam gdzie mamy miejscowość Jedlicze, Krosno czy Jasło. Piękna sprawa. No, a tam w dole widać Jasionkę, z której wyruszyliśmy, no, prawie godzinę temu. I już jesteśmy prawie. Już tylko nam kawałek został, żeby wejść na główny wierzchołek, a potem wdrapać się na wieżę widokową. Ale pięknie, ale cudownie. Proszę Państwa, jesteśmy na szczycie, na Cerkowej. Jesteśmy, proszę Państwa, na szczycie wieży widokowej na górze Cerkowa. Przepiękny widok z każdą stronę świata. A dla takich widoków chce się żyć i warto było pomęczyć się przez tą godzinę. Thank you.
No i proszę Państwa, wyszliśmy już z lasu. Przed nami miejscowość Jasionka. Wracamy powoli do samochodu. Jak widzicie, majestatyczna, piękna Cergowa za nami się majaczy. My jesteśmy pełni uśmiechu i pełni sił i sobie przeszliśmy, zrobiliśmy, odczarowaliśmy tą przepiękną, przepiękną górę z tym cudownym podejściem, z tą mityczną ścianą na Cergowej. I proszę Państwa, zeszliśmy. Jak widzicie, góra za nami. Udało się dojść do tego pięknego miejsca, gdzie zaczynaliśmy. A z nami dzisiaj był Maciek, był Michał i byłem też ja. A to była kolejna trasa pieszo przez Małopolskę. Widzimy się w następnych trasach. Au! Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.